Witajcie, od jakiegoś czasu zabierałem się za taki duży przegląd słuchawek Sharkuna. Nie będą to co prawda wszystkie modele, które mają w swojej ofercie. Recenzje wszystkich headsetów Sharkuna są u mnie na kanale, a dzisiaj pokażę Wam te, które tutaj jeszcze mam pod ręką. Tak więc będzie ciekawie, ponieważ będą to słuchawki, które da się kupić za 100 paręnaście złotych do takich, które kosztują ładnych kilkaset złotych. Aktualne ceny wszystkich sprawdzicie sobie w linkach w opisie filmu. Na wstępie zachęcam do subskrybowania kanału, a tymczasem zapraszam Was do oglądania. Zaczynamy! Sharkun Skiller SGH2, jedne z najtańszych słuchawek na USB. Kupimy je już za około 100 zł. Są lekkie i wygodne. Posiadają długi przewód, bo aż 250 cm, natomiast mają tylko i wyłącznie wtyk USB, więc nie są wieloplatformowe. Dużym plusem jest regulacja głośności na lewej obudowie przetwornika, posiadają także LEDy. Przetworniki mają średnicę 50 mm, ale uwaga, pomimo złącza USB, te słuchawki grają w stereo i nie mają software'u na PC-tach. No i słuchawki nie posiadają wyłącznika mikrofonu i mikrofon jest na stałe. Pady są z ekoskóry, impedancja do 32 ohmy, pasmo przenoszenia od 20 Hz do 20 kHz. Sharkun Skiller SGH30, do kupienia za około 150 zł. Przetworniki mają średnicę 40 mm, a słuchawki wyposażono w długi przewód, aż 240 cm, zakończony wtykiem USB. Jednak w tym przypadku mamy software, jak i wybór dźwięku przestrzennego. Słuchawki są bardzo wygodne, a konstrukcja sama dopasowuje się do wielkości głowy użytkownika. Na lewej słuchawce znajdziemy nie tylko regulację głośności, ale także wyłącznik mikrofonu. Mikrofon jest na stałe i mamy elementy LED-owe. Pady są z ekoskóry, impedancja 32 ohmy, pasmo przenoszenia od 20 Hz do 20 kHz. Sharkun Rush ER30, cena w okolicach 150 zł, przetworniki mają 50 mm średnicy, a przewód 220 cm długości. Zakończony jest wtykiem USB, mikrofon jest na stałe, a headset posiada masywny pałąk i elementy LED-owe. Ponownie na lewej słuchawce znajdziemy regulację głośności i wyłącznik mikrofonu. Ten headset nie posiada oprogramowania i zapewnia domyślnie dźwięk stereo. Pady są z ekoskóry, impedancja 32 ohmy. Pasmo przenoszenia od 20 Hz do 20 kHz. Sharkun Rush ER40. Te słuchawki obecnie nieco trudno dostać, a kosztowały nieco więcej niż model ER30 w okolicach 200 zł. Wyróżniają się na pewno materiałowymi oddychającymi padami, a także pilotem na kablu i odpinanym mikrofonem. Nie zabrakło elementów LED-owych, oprogramowania i przewodu o długości 240 cm, zakończonego wtykiem USB. Słuchawki zapewniają także dźwięk przestrzenny, średnica przetworników to 50 mm, impedancja to 24 ohmy, a pasmo przenoszenia od 20 Hz do 20 kHz. Sharkun B2. Pierwsze słuchawki premium w dzisiejszym zestawieniu. Cena od około 200 zł. Posiadają certyfikat Hi-Res Audio i zapewniają dźwięk o częstotliwości próbkowania 96 kHz i 24-bitowej jakości. Średnica przetworników to 50 mm, mikrofon jest odpinany, a sterowanie umieszczono na pilocie na kablu. Słuchawki posiadają software i dźwięk przestrzenny, ale są wieloplatformowe. Z samych słuchawek wychodzi przewód o długości 110 cm, zakończony wtykiem mini jack. Do tego w zestawie znajdziemy przedłużenie mini jack z rozgałęźnikiem do PC-ta oraz 140 cm przewód z gniazdem mini jack i układem dźwiękowym, a zakończony wtykiem USB. Pady są materiałowe, a cała konstrukcja niezwykle solidna. Brak elementów LED-owych, impedancja wynosi 32 ohmy, a pasmo przenoszenia od 20 Hz do 20 kHz. Minusem headsetu jest brak regulacji głośności czy wyłącznika mikrofonu w wersji z przewodem na mini jack. Sharkun Skiller SGH50. Genialne słuchawki, ale kosztują już około 300 zł. Podłączymy je tylko i wyłącznie poprzez mini jack. Podstawowy przewód, na którym jest pilot sterowania, ma 110 cm długości oraz 150 cm przedłużenia. Przetworniki mają 50 mm, a impedancja wynosi 55 ohmów. Także te słuchawki mają certyfikat Hi-Res Audio. Pasmo przenoszenia to, uwaga, od 10 Hz aż do 40 kHz. Mamy tutaj materiały najwyższej jakości, bardzo wygodne pady z ekoskóry i pałąk z funkcją automatycznego dopasowania. Są to zdecydowanie najlepsze słuchawki Sharkuna na chwilę obecną, będące w stanie trafić w gusta nawet najbardziej wymagających graczy. I trzeba przyznać, że pod względem słuchawek Sharkun to naprawdę solidna marka, oferta jest bogata, mamy także słuchawki dla najbardziej wymagających graczy. Tak więc pod tym względem myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Mam nadzieję, że ten dzisiejszy przegląd był dla Was przydatny. Jakbyście chcieli się odwdzięczyć za moją pracę, można to zrobić w bardzo prosty sposób, zostawiając łapkę w górę, pisząc komentarz i subskrybując kanał. Jak wyłączacie dla mnie adblocka, to dziękuję bardzo, ponieważ dzięki temu mam okazję zarobić trochę więcej na pracy z YouTube. Pozdrawiam także moich stałych widzów. Na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się. Zapraszam do zapoznania się z ofertą partnerów kanału. Sklep mocnykomputer.pl, producent komputerów gamingowych Mastero oraz serwis Instant Gaming, w którym znajdziecie gry na wszystkie platformy.